szef Małopolskiej Platformy i Sejmowej Komisji Sportu, Ireneusz Szajs. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Panie pośle, czy ktoś powinien czuć się odpowiedzialny za śmierć uczestnika Biegnij Warszawo? No to jest pytanie do organizatorów i do służb medycznych, jak zabezpieczenie tej imprezy masowej przebiegało, jak było zaplanowane. A nie jest tak, że tym winnym, jeśli ktoś albo jeśli coś jest, to są przepisy, które pozwalają biegać podczas takich imprez każdemu, byleby skończył 13 lat? To nie jest tak na całym świecie. Stosuje się te same zasady w biegach masowych, tych rekreacyjnych. Tutaj nawet nie było dystansu maratońskiego, tylko 10 kilometrów. Jest obowiązkowe zaświadczenie przez uczestnika, że jest zdrowy. Tak się stosuje. Różnie bywa, panie pośle. W Biegnij Warszawo zdaje się nie ma takiego zaświadczenia. Natomiast to trzeba zbadać. Ja chcę powiedzieć, jako były trzykrotny dyrektor Krakowia Maraton, iż zastanawiałem się w ostatnim czasie ze względu na to, że te biegi masowe w Polsce stają się coraz bardziej popularne i słusznie. Dziesiątki tysięcy ludzi startują. To jest nasz cel, żeby ludzie się ruszali, bo sport to mimo wszystko zdrowie i to trzeba podkreślać. To czy dzisiaj nie jest potrzebna większa wiedza uczestników o tym, w jaki sposób przygotować się do tego typu zmagań? A nie należałoby wprowadzić jakichś ostrzejszych przepisów dopuszczających do takich biegów? No choćby takie podstawowe badanie dla kogoś, kto zamierza wystartować na 10, 21 czy 42 kilometry. Niewykluczone. Będziemy to badać. Będziemy analizować też systemy prawne w Europie i na świecie. Czy właśnie dzisiaj, kiedy ta popularyzacja tego sportu na bieganie, na ściganie się na nartach również, bo to wszędzie może wystąpić, czy nie zastosować jakichś przepisów, ale według mnie to wszystko jest w ludziach, większej świadomości. Musimy o tym mówić i musimy wobec organizatorów też oczywiście dać jakieś sygnały, żeby oni podnieśli standardy. Że Sejmowa Komisja Sportu weźmie pod lupę te biegi. Właściwa i w tym tygodniu rozpoczniemy analizę przepisów prawnych. Czy jeśli Hanna Gronkiewicz-Waltz przegra referendum, Donald Tusk powinien podać się do dymisji? To nie jest referendum, które ma w swoim zapytaniu, czy Donald Tusk ma zostać odwołany z funkcji premiera, więc nie rozumiem pytania. Ale Jarosław Gowin mówi, jeśli ludzie będą głosowali przeciwko Gronkiewicz, to de facto jakby głosowali przeciwko Tuskowi. Jarosław Gowin to... To wie pan, to wiele rzeczy już mówił i w kampanii Pański wyborczej... Pański do niedawna kolega partyjny. No właśnie, tak się dziwię, bo tak jak rozmawialiśmy wiele miesięcy temu, sygnalizowałem, że według mnie Jarka już w naszej rodzinie politycznej nie ma. To potwierdził potem po wyborach na szefa partii, co jest według mnie groteską, a dzisiaj stara się już ubijać swój interes prywatny, polityczny na swoich byłych kolegach. No ale jak się spojrzy na Donalda Tuska i pańskie wypowiedzi na jego temat. Mieli być nowi ludzie, miały być nowe siły w rządzie. To wszystko miało się dziać tuż po tym, jak Donald Tusk ponownie zostanie przewodniczącym Platformy. I gdzie to wszystko jest? Zmienił zdanie premier, że zmiany ogłosi dopiero po wyborach wewnętrznych Platformy. Czyli teraz jest... Jakie to zdanie ostateczne? No takie, bo ja słyszałem kilka tygodni temu, kiedy na konferencji, na briefingu właśnie... podał tą informację, że listopad, tak? Należy czekać. Czyli miała być rekonstrukcja we wrześniu, pan mówił o nowym wrześniowym otwarciu. Coś go pchnęło do tego, żeby z tego zrezygnować. Niewątpliwie nie można mówić, że w tej chwili nie ma ofensywy Platformy. Jest kreowany budżet, jest zapowiedź premiera, jest ogłoszenie przez premiera końca kryzysu, z czego się opozycja śmieje, a ja się cieszę i Polacy powinni się cieszyć. Jeśli to się będzie potwierdzać z miesiąca na miesiąc, to jakie będą mieli miny opozycjoniści, którzy wydaje mi się, że często źle życzą Polsce. Można kryzys odwołać i powiedzieć, że się skończył pytanie, ale to jest wielka odwaga, to jest wielka odwaga naszego lidera i premiera. Z miesiąca na miesiąc ona będzie analizowana i przez państwa tutaj, przez Polki i Polaków. Jeśli to jest prawdziwa przepowiednia, Platforma wygra kolejne wybory w 2015 roku. A pańskim zdaniem premier nie popełnia błędu, przesuwając w czasie tę rekonstrukcję i to nowe otwarcie? Pewnie ma jakieś dodatkowe argumenty. To mądry premier, mądry człowiek. W dobrym czasie podejmie decyzję. Pan, panie pośle, powinien dostać order najbardziej wiernego zwolennika Donalda Tuska. Nie należy do pieszczochów Donalda Tuska.
Ale on należy do pańskich, jak słyszymy. Nie, nie. Ja dość realnie oceniam tą sytuację. Ale czy warto czekać? No przecież gołym okiem widać, że nie jest dobrze. Nawet pan powiedział niedawno, że ministrowie popełniają błędy i chowają się za plecami premiera. No to może takich dekowników należy czym prędzej z rządu usunąć, a nie ich trzymać. Premier Donald Tusk podejmuje w tej kwestii decyzję, a nie Ireneusz Raś czy mój przyjaciel Andrzej Biernacki. Kto wygrywa lokalne batalie w Platformie? Tuskowcy, schetynowcy, spółdzielcy czy ktoś jeszcze inny? To różnie bywa. Myślę, że my się już nie dzielimy w tej chwili. Emocje opadły, lider partii jest wybrany, a dzisiaj tak naprawdę dogadują się lokalni działacze na przywództwo. No, przygotowują się do wyborów samorządowych. No, ale z różnymi wynikami się dogadują, bo w Krakowie na przykład pański kandydat przegrał. Przegrał mój kandydat, natomiast... Gorzka pigułka? Nie gorzka pigułka. Jeśli ktoś zna osoby, które startowały, to wiedzą, dlaczego popierałem Bogusława Kośmidera, przewodniczącego Rady Miasta, który po odejściu Gibały uporządkował Platformę Obywatelską w Krakowie i przydał jej taki wizerunek bardziej programowy. On jest mi bliski i z pewnych idealistycznych poglądów swoich nigdy nie zrezygnuje. Pan powiedziałby, że te wybory wzmacniają Grzegorza Schetynę, Donalda Tuska czy kogo? Nie, damy sobie z tym radę. Myślę, że Platforma w Małopolsce złoży się w jedną drużynę. Nie, ja mówię o wszystkich wyborach, które się dzieją teraz w kraju, wewnętrznych w Platformie. Myślę, że te wybory w sposób naturalny zakończą pewną emocję wyborczą, a jeżeli zakończą emocję wyborczą, to też wzmocnią Platformę Obywatelską, bo wtedy zabierzemy się już tylko i wyłącznie do drużynowej roboty i to jest najważniejsze. A osłabią jej pierwszego wiceprzewodniczącego, czyli Grzegorza Schetynę? Tego nie wiem. Grzegorz jest mocną osobowością, to jest doświadczony polityk i w każdej sytuacji, wydaje się, do tej pory dawał sobie radę. Ma szansę zostać silnym sekretarzem generalnym, bo zdaje się, taki jest jego plan? Tego nie wiem. To jest listopadowa sprawa w Platformie, a nie październikowa. Słuchacze pytają, pan Wojtek, czy nie jest panu wstyd, że pana partia, która ma w nazwie Obywatelska, zniechęca warszawiaków do uczestniczenia w referendum? Wielokrotnie to powtarzałem. Tutaj w Małopolsce również mamy te przypadki, że referenda są istotnym elementem tam, gdzie jest patologia. Powinniśmy je stosować zgodnie z tym, z uzasadnieniem, które kiedyś legło u podstaw tej ustawy. A w Warszawie patologii nie ma? Absolutnie nie ma patologii. Warszawa się rozwija. Hanna Gronkiewicz-Waltz kończy ważne inwestycje. Odwołanie Hanny Gronkiewicz-Waltz, to jest oczywiście hucpa polityczna i wymierzona przez opozycję, żeby osłabić Platformę. To nie ulega wątpliwości, ale z drugiej strony chcę powiedzieć, że to grozi paraliżem realizacji ważnych inwestycji dla warszawiaków. Ireneusz Raś, dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam.